porozmawiać. Co to było? Jedna z rzeczy, o której muszę z tobą pomówić. Spotkajmy się na dziedzińcu. Ej, Laro! Chodź tu. Muszę z tobą pogadać. Mamy problem. Co się stało? Nadal mamy tu ludzi Trójcy. Co? Myślałam, że wszyscy wrócili do Paititi z powodu rytuału. Domyślam się, że jakaś grupka odłączyła się od reszty podczas lawiny błotnej. Znaleźli pod ziemią stare ruiny i rozbili tam obóz. To krypta. Miejscowi powiedzieli mi, że zbudowano ją dla kapłanów z Ipakny. To bóg gór. I wulkanów. Krypta łączy się ze świątynią z Ipakny. Wielu miejscowych nadal regularnie ją odwiedza. Tak było do tej pory. Teraz wprowadziła się tam Trójca. I dlatego mamy do czynienia z tymi wstrząsami i popiołem. Zipakna nie lubi, kiedy się go lekceważy. Więc, Laro, liczyłam na to, że... Myślisz, że mogłabyś to zbadać? Wiem, że proszę o wiele. Zajmę się tym. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Co? Cieszę się, że nic ci nie jest. Jestem cała, Guilherme. Jestem cała. Izabelo, czujesz się lepiej? Nie powiedziałaś, że jesteś Larą Croft. Ja... Miło mi cię poznać i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Poznamy to miejsce i znaczenie kamiennych twarzy. A skoro Manu miał rację co do krypty, co jeszcze może być w okolicy? Nie mogę się doczekać. Hej. Laro, bardzo ci dziękuję za znalezienie Izabeli. Cała przyjemność po mojej stronie. Miała rację. Była tam ukryta krypta. Wiem, miała rację. Manu też. Kiedy się lepiej poczuje, razem pójdziemy odkopać ruiny. Nie kojarzę tego symbolu. Znowu ten symbol.
Wiedziałam, że mają tu jakąś prądnicę. O, dobrze. Przekonajmy się teraz, czy przegapiłam coś w ciemnościach. Na pewno zgadnę, co się stanie, jeśli wybiorę złe drzwi. Nic dobrego. Po wszystkim, przez co przeszliśmy, żeby zdobyć to, co chcesz, żeby ktoś tak po prostu nam to ukradł? Tego nie powiedziałem. Nie rozumiem, czemu w ogóle to zabraliśmy. Plan jest dobry, po prostu zrealizowanie go zajmie trochę czasu. Wiem, po prostu to cholerne czekanie i niepewność. Jestem w obozie Trójcy. Jej ludzie strzegli tu figurki kraba. Ten krab został skradziony od samego Zipakny. Nic dziwnego, że ziemia nadal się trzęsie. Abi. Musisz go zanieść z powrotem do świątyni, gdzie jego miejsce. Dobrze, tak zrobię. Chyba widzę już świątynię. Przed nią jest jakaś wioska. To tutaj.
Nie. Wioska jest opuszczona. Z powodu lawiny błotnej. Mam nadzieję, że wieśniacy będą mogli tu niedługo wrócić. Muszę przejść przez kościół. Ostrożnie, budynki są niestabilne. Nie do wiary. Trójca zniszczyła most. Jakoś przejdziesz na drugą stronę. Jestem w świątyni. Zipakna zjada kraba, swój ulubiony przysmak. Coraz bliżej.
prostu piękne. Musi być więcej tych mechanizmów. Jeśli znajdę je wszystkie, na pewno wyniosę z Ipakne z powrotem na sam szczyt. Muszę się dostać na drugą stronę.
dostać na drugą stronę. Wyżej.
te drzwi. To musi być miejsce na tego kraba. Bracio! Cholera. Panowie, oto i ona! Wszystko poszło zgodnie z planem. Błagam na mego stronę! Thank you.
Abi. Jestem w świątyni Zipakny. Trójca na mnie czekała. Ukradli kraba, żeby zastawić na mnie zasadzkę. Mój Boże, nic ci nie jest? Wszystko gra, a krab wrócił na swoje miejsce. To prawdziwa ulga. Dziękuję. Powiedz Johna, że już wracam. Abi mówiła, że to wszystko to była pułapka? Tak. Kiedy odkładałam kraba na miejsce, trójca już tam na mnie czekała. W zasadzie można to uznać za komplement. Byli pewni, że go przyniesiesz. Tak bardzo ci dziękuję, Laro. Kiedy krab wrócił na miejsce, popiół zniknął, a wstrząsy ustały. Nie jestem pewna, czy to moja zasługa. Dobrze jest pilnować, by bogowie byli zadowoleni. Kiedy w twoim życiu dzieje się coś dobrego, trzeba się z tego cieszyć. Dla niej wiele znaczy.